babcia i dziadek. Zwykle mają o wiele więcej wolnego czasu niż rodzice. Nie wypominają naszych błędów, szybciej wybaczą i zapomną. Częściej pochwalą, dowartościują. Babcia oczy łzy po pierwszym zawodzie miłosnym. Dziadek cierpliwie opatrzy stłuczone kolano. Pomoże naprawić rozwalony rower. Czy umiemy im się odwdzięczyć? Pamięcią, uwagą, bezgraniczną miłością? Wychowankowie przedszkola szkoły Wilia mieli okazję podziękować swoim babciom i dziadkom ze sceny Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Bardzo lubimy to święto. Babcie i dziadkowie zawsze mile widziane u nas są. Bez nich to tego świata nie przedstawiamy. To przede wszystkim to nasze korzenie. Czasami rodzice uczyli się w rosyjskich, litewskich szkołach, a te babcie i dziadkowie to jeszcze z tej starej polszczyzny. I oni bardzo chcą, żeby wnukowie właśnie utrzymali te swoje, utrzymać te korzenie i zachować tożsamość swoją, żeby oni potrafili zaśpiewać w języku polskim i te piosenki ludowe, i dziecięce, i nowoczesne. Maluchy kochają swoich dziadków, ale nie bezinteresownie. Za to, że mnie pomaga, daje pieniędzy. I lubię. Pomaga mnie w lekcjach zrobić, co ja nie rozumiem. Gdy czytam, ona mnie pomaga. Co ja nie rozumiem, to ona mnie pomaga zrozumieć. Babcia moja to była osoba, która wszędzie mnie zabierała, która przyjeżdżała, ja jestem z Poznania. Czasem przyjeżdżała, po prostu mówiła, idziemy do Zakopanego w góry, zabierała nas od rodziców. Moja babcia była fantastyczna, cudowna osoba. A dziadek żyje do dzisiaj, dziadek uczył mnie myśleć samodzielnie, zadawać pytania. W czasach, gdy rodzice, jeżeli nie wyimigrowali za chlebem, to robią kariery, układają sobie życie. Jednym słowem, z różnych powodów pozostają zjawiskiem ulotnym. Dziadkowie przyjmują część ich obowiązków. Wychowują, podróżują z wnukami, są ostoją dobra i spokoju. Czy łatwo dziś być babcią lub dziadkiem? Jedna przyjemność być babcią. Dlatego, że wesoło jest, bardziej kocha się wnuków niż własne dzieci. Tym bardziej, że pracuję w szkole 46 rok, to stale z dziećmi jestem. Jestem w roli babci bardzo szczęśliwa. W moim przypadku to wygląda tak. Obudzić do szkoły, spotkać ze szkoły, zaprowadzić do szkoły muzycznej, odebrać. No i oczywiście, jeżeli babci w domu nie ma, to nakarmić smacznie trzeba. Są trudności, ale mile bardzo. Мне все знают, что я ещё счастлива бабцю, бо мам 5 внуков и 2 внучечки. 5 внуков, которые учатся добре, заховуються добре. Долучаємо до того хору життя. I oby nie tylko dziadkowie zawsze byli z nami, ale i my z dziadkami. Szczególnie, gdy to nie oni nam, tylko my im będziemy bardzo potrzebni.